trudne wyzwanie aktorskie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I chyba tak najbardziej to... ja jestem dosyć energetycznym człowiekiem, a tutaj cała siła Horsta polega na powściągnięciu tego. Oczywiście posiadaniu wiedzy na temat mowy ciała, na temat zachowań międzyludzkich, ale schowanie tego absolutnie pod powłokę, jaką jest postać Horsta Zeigera. I to chyba było takie największe zadanie dla mnie aktorskie. Natomiast jeśli pytasz o inspirację, to starałem się nie inspirować konkretnymi. Właśnie nie chciałem mieć takiego poczucia, że ktoś zarzuca mi, o kurczę, to jest kopia kogoś, kogo widzieliśmy. To no raczej tak, bo zaraz w serialu na początku pada, no to żeśmy się dochrapali Hannibala Lectera. Lectera, dokładnie. I jeśli ktoś to oczywiście widzi, też nie uciekniemy od pewnych symboli popkultury, które bardzo nam się kojarzą, bądź może ulubionych bohaterów z wcześniejszych lat. I... Ja jestem ze psychozą. Okej, no widzisz, kolejny. Tak, chciałem po prostu, żeby to był pełnoprawny bohater, ale tak gdzieś zbudowany na fizyczności Krystiana Pesty i wyobrażeniu, kim mógłby być ten bohater. I nie do końca właśnie też chciałem, zresztą to zobaczymy w 8 odcinkach, że to nie tylko i wyłącznie jest osoba bardzo, którą możemy nazwać psychozą, człowiekiem, który ma bardzo duże problemy. Bo oczywiście jakby jest i to na pewno znajdziemy. Jest oczywiście też tak samo czarnym charakterem, bo dokonuje takich rzeczy, a nie innych. Natomiast to, co było dla mnie najważniejsze, to stworzyć postać, która jest bardzo różna, która ma te wszystkie odcienie szarości i to było dla mnie po prostu w tym wszystkim najważniejsze. A przygotowywałeś się właśnie pod okiem specjalistów, psychiatrów, psychologów gdzieś specjalnie do takiej roli jednak? Mieliśmy spotkania z specjalistą od kinezyki, czyli jakby właśnie, ja miałem się dowiedzieć jak najmniej tak naprawdę, ale on współpracuje również z polskimi i amerykańskimi służbami i rozmawialiśmy oczywiście o mowie ciała, ale ta wiedza była potrzebna do tego, żeby ją posiadać i czegoś dodatkowo nie wymyślać, ale tak jak wcześniej wspomniałem, schować to gdzieś do środka, to tak naprawdę Robert Wińskiewicz i Anna Mrozowska byli bardzo naszpikowywani tymi wszystkimi informacjami. W tym wypadku było bardziej tak, że opowiadał o różnych historiach osób osadzonych, z którymi on miał do czynienia, miał jakieś przecięcia z racji wykonywanego zawodu i bardziej tych wszystkich historii, które miały miejsce gdzieś, najprawdopodobniej odłożyłem sobie w odpowiednie miejsce i zapisałem w twardym dysku i jeśli w ogóle z nich korzystałem, to gdzieś bardzo podświadomie, ale jakby sama wiedza na temat mowy ciała miała być bardzo ograniczona, żebym właśnie zbyt wiele nie wymyślił i to wszystko, żeby było bardzo ściągnięte. Nie mogę cię na koniec nie zapytać o pracę w Opolu, twoje wrażenia i z samego przebiegu prac nad serialem. Były trudne takie momenty, że rzeczywiście trzeba było to, jak to się mówi bardzo często przy serialach, gonić, no i samo Opole, jak teraz kojarzysz. Opole nas bardzo, bardzo ciepło przyjęło i pomagało nam naprawdę wielu rzeczach. Jak to jest z filmem, serialem, to jest bardzo tkanka żywa i wiele sytuacji wydarza się na miejscu i pamiętam taki dzień, kiedy też mieliśmy różne przeszkody i miasto nam bardzo pomogło w tym, żeby usprawnić ten dzień, żeby doszedł do pełnej realizacji, za co bardzo dziękujemy. A dla samego aktora chyba najważniejsze jest to, żeby unaocznić sobie to miasto, które jest jednym z bohaterów tak naprawdę całego serialu, bo oczywiście my jesteśmy postaciami w serialu Behawiorysta, ale tak naprawdę Opole jest osobnym bohaterem, którego trudno nie zauważyć, a którego tak naprawdę powinniśmy docenić i dla aktora jest to na pewno niesamowite przeżycie, bo unaoczniasz sobie też ten świat, który opowiadasz, że kręcimy oczywiście różne przestrzenie w różnych innych lokalizacjach, ale kiedy wychodzimy na ulicę Opola, czy też jesteśmy przy bardzo charakterystycznych miejscach tego miasta, to dla aktora jest to bardzo, bardzo ważne też również w tworzeniu całości serialu. Najmilsze wspomnienie z Opola? Kulinarne, muzyczne, artystyczne, czy też po prostu społeczne, ludzkie? Mi się wydaje, że ludzie. Ludzie po prostu. I to jest chyba dla mnie takim największym zaskoczeniem. Ich ciepło, pomoc, ich taka serdeczność. Za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się na rynku, to było czuć od nich taką bardzo fajną energię ciepłego przyjęcia i jakiejś takiej fajnej chęci pomocy również. Czy udzielenia jakichś wskazówek, jeśli człowiek nie wiedział, gdzie ma iść, to oczywiście każdy wskazywał miejsce. Bardzo ciekawym też miejscem była wyspa, która jest jakimś przepięknym miejscem w ogóle, z którego nie zdawałem sobie absolutnie sprawy. Tak, ludzie miejsca. Smaki też, ale nie będę robił dodatkowej reklamy. Jest tutaj pysznie, smacznie, pięknie.